Вітам на каналі Hetman Software. В тим очінку покажу вам, що маю робити, якщо ваш телефон не відчує карти пам'яті. Правил кожного гаджета, не тільки телефона, є спеціальний втик, який дозволяє на вложення карти пам'яті. І є ситуації, коли по вложенню карти пам'яті до телефону, він просто не відчує її, або може висвітлити комунікат, що карта не діяла, урządzenie є ушкоджене, не обслуговане, або появилися інші проблеми. Czyli powiem teraz o możliwych przyczynach tego problemu i o tym, jak go naprawić na urządzenie systemem Android. Więc zaczynamy. Jeśli chcecie odzyskać usunięte dane, wyświetlić lub przywrócić wyczyszczoną historię przeglądarki internetowej, Hetman Software pomoże Wam w tym. Kliknijcie na link zapisu, pobierzcie i zainstalujcie potrzebny program, bezpłatnie uruchomcie analizę dysku. Programy te wyświetlają dane dostępne do odzyskiwania i można je przeglądać oraz zwracać. Na naszym kanale i na naszym blogu znajdziecie rozwiązanie każdego problemu, począwszy od instalacji systemu, jego konfiguracji i korekty pojawiających się problemów i błędów, a skończywszy na optymizację urządzeń mobilnych. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Wasze pytania w komentarzach do klipów lub artykułów. Pierwsza rzecz, którą warto sprawdzić, to są styki karty pamięci. Zdarzają się przypadki, gdy styki właśnie się zerwały, utleniły się lub nagromadził się kurz w szczelinie karty w telefonie. Wtedy urządzenie po prostu nie może go zobaczyć. Najpierw wyjmijcie go z portu i spróbujcie ułożyć go znowu. Jeśli to nie pomoże, spróbujcie wyczyścić kontakty na karcie. Weźmijcie gumkę i delikatnie podszyjcie styki. Jeśli macie dostęp do kontaktu w swoim telefonie, możecie jej również pocierać. Jeśli to nie pomoże, przyczyna może być poważniejsza, a kontakty w samym telefonie mogły zostać uszkodzone lub karta pamięci mogła ulec awarii. Aby zrozumieć, na czym polega problem, spróbujcie podłączyć do telefonu inną kartę. Jeśli komunikaty w telefonie są uszkodzone, telefon nie zobaczy innej karty. Jeśli sama karta jest uszkodzona, nie będzie działać na żadnym innym urządzeniu. Następny problem. Nieobsługiwana karta. Każde urządzenie ma maksymalną obsługiwaną pojemność pamięci masowej. W tym przypadku, jeśli zobaczycie ten błąd, wasz telefon może po prostu nie obsługiwać kart o takiej pojemności. Jeśli okaże się, że telefon lub tablet nie wykrywa karty pamięci, sprawdźcie jego charakterystyki, aby sprawdzić, czy obsługuje pojemność i typ karty pamięci, którą chcecie do niego podłączyć. Kolejnym problemem może być uszkodzony sektor. Aby sprawdzić, czy jest to problem, ułożcie kartę do czytnika kart. Jeśli on to zobaczył, to możecie bezpiecznie spróbować to naprawić. Aby to zrobić, przejdźcie do Mój komputer i wybierzcie tam swoją kartę. Kliknijcie na niego prawym przyciskiem myszy i wprowadźcie właściwości. Następnie w otwartym oknie znajdziecie kartę Serwis i wybierzcie opcję sprawdzenia dysku pod kątem błędów. Po zakończeniu kontroli należy wyjąć pendrive'a z czytnika kart i ułożyć go do telefonu, aby sprawdzić, czy będzie teraz widoczny. Jeśli ta metoda nie naprawiła sytuacji, można użyć skrajnej miary i sformatować kartę. Jeśli czytnik kart rozpozna jej, wówczas skopiujcie wszystkie ważne pliki z niego na swój komputer, ponieważ podczas formatowania wszystko zostanie usunięte. Niestety. Inną z najczęstszych sytuacji jest sytuacja, gdy urządzenie nie rozpoznaje karty pamięci. Gdy karta jest podłączona, na ekranie smartfonu pojawi się komunikat, że karta SD nie działa, jest uszkodzona lub nie jest obsługiwana. Teraz możecie zobaczyć przykłady tych wiadomości na ekranie. Po dotknięciu wiadomości w telefonie pojawi się prośba o sformatowaniu karty lub skonfigurowaniu jej jako nośnik przenośny lub pamięć wewnętrzną. Ale nie zawsze tego rodzaju powiadomienia oznacza, że karta jest rzeczywiście uszkodzona, zwłaszcza jeśli działa lub była używana na komputerze lub laptopie. W tym przypadku powodem takiego powiadomienia jest albo nieobsługiwany system plików Android, np. NTFS, albo po prostu brak jakiegokolwiek systemu plików, co może się zdarzyć przy pełnej manipulacji kartą w komputerze. Co robić w tym przypadku? Istnieje kilka rozwiązań tego problemu. Po pierwsze,
Jeśli posiadacie Państwo ważne dane na karcie pamięci, należy przesłać je do komputera za pomocą czytnika kart, a następnie sformatować do komputera w systemie FAT32 lub XFAT. Alternatywnie należy włożyć ją z powrotem do telefonu i sformatować jako napęd przenośny lub pamięć wewnętrzną, klikając na powiadomienia o nieobsługiwanej lub uszkodzonej karcie SD. Albo przejście do sekcji ustawienia, zapisywanie, karta SD, menu, formatowacz. Po drugie, jeśli nie macie ważnych danych na karcie pamięci, po prostu kliknijcie na informację, że karta SD nie działa, lub przejście do sekcji ustawienia, zapisywania i w sekcji zapisywania wymienne kliknijcie na kartę SD, oznaczoną jako uszkodzona. Kliknijcie na ustawienia i wybierzcie opcję formatowania karty pamięci. Jeśli wasz telefon lub tablet nie może sformatować karty pamięci, spróbujcie zrobić to na komputerze. Podłączcie kartę do komputera za pomocą czytnika kart, otwórzcie mój komputer prawym przyciskiem myszy na napędzie, formatowacz i FAT32. Ten sam komunikat może pojawić się, jeśli karta jest uszkodzona lub nie jest obsługiwana w komputerze PK, jeśli była używana jako pamięć wewnętrzna w innym urządzeniu lub w bieżącym, które zostało przywrócone do ustawień fabrycznych. W tym przypadku pozostaje tylko formatowanie i wszystkie dane zostaną utracone. Mamy na kanale wideo o tym, jak odzyskać dane z karty. Link jest w opisie. Inne możliwe problemy i ich rozwiązania. Jeśli żadna z powyższych opcji nie pasuje, a Android nadal nie reaguje na podłączenie z kartą i nie widzi go, spróbujcie następujące. Jeśli po podłączeniu do komputera karta pamięci nie jest widoczna w eksploratorze, ale pojawi się w programie zarządzania dyskami, znajdźcie tutaj swoją pamięć flash, kliknijcie prawym przyciskiem myszy na jedną z sekcji i wybierzcie usuń objętość. Następnie kliknijcie na niego prawym przyciskiem myszy i wybierzcie stworzyć prostą objętność i podłączcie go do swojego urządzenia systemem Android. Jeśli nie możecie formatować za pomocą telefonu lub komputera, wypróbujcie specjalne narzędzie SD Card Formatter na komputerze. Może ono zobaczyć i sformatować kartę pamięci, nawet jeśli nie jest ona widoczna w eksploratorze. Istnieją także fałszywe karty pamięci, często kupowane w chińskich sklepach internetowych, które zadeklarowały jedną z ilość pamięci i na komputerze jest wyświetlana, ale rzeczywista ilość jest mniejsza, realizowane za pomocą flachowania. Takie karty pamięci mogą nie działać na Android. Więc tyle, jeżeli chodzi o wideo. Jeżeli Wam to pomogło, kliknijcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie komentarz. Subskrybujcie nasz kanał. Ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa, pa!